Hej, tu Karolina. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dla wszystkich, którzy są tutaj nowi, jest to program, który polega na rozmowach z inspirującymi gośćmi ze świata zdrowia, podróży, weganizmu, odżywiania i wielu, wielu innych. Tak naprawdę nie staram się ograniczać tematów i zapraszam osoby, które moim zdaniem mają coś ciekawego do powiedzenia. I dzisiaj jest ze mną wyjątkowy gość, ponieważ, jak widzicie po tytule, mam dla Was rozmowę z moim bratem Kubą, który był moim gościem w studiu jako pierwsza osoba z takiego świata mojej rodziny, czy też najbliższych znajomych. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. Będziemy rozmawiać o tym, jak to jest być nastolatkiem na diecie roślinnej, jak w ogóle Kuba przyszedł na weganizm, jak wyglądała kwestia różnicy wieku w naszym przypadku, jak to jest, że mamy taki dobry kontakt, która Kuba da Wam kilka takich pomysłów, jak przetrwać w szkole, czy też na wyjazdach, czy wśród znajomych, jeżeli jest się wege i uwierzcie mi, nie jest aż tak trudno. Bardzo nieformalna i mam nadzieję dla Was przyjemna i zabawna rozmowa. Zapraszam Was do wysłuchania. Cześć Kuba. Cześć. Witam Cię w moim studio. Cię witam też w studio. I bardzo się cieszę, że zgodziłeś się przyjechać tutaj ze mną. Nie było to jakaś wielka walka. Ja się chciałem powiedzieć, że nie było to łatwe. Było całymi dniami Kubę namawiałam, mówię, kurczę, warto, przekupywałam wszystko. Daleka droga z Łodzi. No, ale trzeba przyjechaliśmy wstać. W ramach informacji prywatnych, to przyjechaliśmy sobie rano z Łodzi elegancko, nagrywamy w Warszawie, Kuba ma jeszcze wakacje, chociaż ten odcinek leci już we wrześniu. A, słuchaj, ale fajnie się złożyło, bo ten odcinek będzie szedł 3 września, czyli w pierwszy dzień szkoły. Pozdrawiam. Pozdrawiamy wszystkich uczniów. Tak. I idealnie właśnie od tego zaczniemy. Możesz powiedzieć w ogóle, co teraz robisz? Bo to jest w ogóle wielka, wielka zagadka twojej osoby, że osoby, które nie oglądały jakichś tam wcześniejszych rzeczy z nami, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale nagraliśmy ze sobą 2 filmiki, takie stricte siadane. Chyba taste test i pytania-odpowiedzi. Plus byłeś na vlogach. Byłem na vlogach. Czekajcie na vloga z Grecji. Już będzie. Już był przedwczoraj, więc podlinkujemy go w notatkach. Przedwczoraj, jak leci podcast. Tak. No. Tak, ja już myślę, myślę o dniu publikacji. W każdym razie miałeś już swoje premiery, ale osoby, które nie były przy odpowiadaniu na pytanie, ile masz lat, nadal nie wiedzą, kim jesteś, co robisz i czy jesteś moim bratem bliźniakiem, czy jesteś moim starszym bratem. Więc powiedz w ogóle. Nazywam się Jakub Sobański. To już jestem dobrze. Młodszym bratem mojej siostry. Jak zupełnie jak każdy brat. Jestem bratem swojej siostry. Mam 16 lat i idę do pierwszej liceum. Tak, ale masz w takim razie 16,5. 16,5. Bo jesteś ze stycznia. I w ogóle bardzo dużo osób pytało, bo to jest tak, że w sumie moi widzowie są starsi od ciebie zazwyczaj, ale mam też jakieś grono ludzi gdzieś tam w twoim wieku. No, chociażby moi znajomi. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy wszystkich. Ale nie wiem, czy będą słuchali podcastu. Myślę, że Julek na pewno słucha. No to pozdrawiamy Julka. I dużo osób zapytało, gdzie idziesz do liceum. Nie musisz mówić gdzie, bo to nie jest jakby ważne, ale jaki wybrałeś profil i czemu? Bo pytają też mnie, jaki ja wybrałam zawczasu i dlaczego właśnie ten. Bo dużo osób nie umie podjąć gdzieś tam tej decyzji. To wybrałem profil matfis.ang, ponieważ... No ponieważ, znaczy uważam, że to jest najbardziej przyszłościowy kierunek, tak. Można po tym robić wszystko, nawet równie dobrze można pójść na medycynę po matfizie. No otwiera dużo drzwi, jeżeli nie jest się dobrym najlepszym pomysłem. Tak, no. Nie wiadomo, z czego będę zdawał maturę. Znaczy, na pewno z matematyki, z angielskiego, z fizyki, nie wiem, zobaczymy. Zależy pewnie od nauczyciela i od tego, czy będzie mi się chciało. Ale masz tak, że jakby gdzieś tam z tyłu głowy masz jakiś plan dalszy, czy dajesz sobie czas, żeby się zdecydować w liceum? Myślę, że zadecyduję w liceum dopiero, bo po co? Może się zmienić wszystko nagle, więc teraz nie skupiam się na tym. Mam jeszcze 3 lata, żeby zadecydować, więc na spokojnie. Bo bardzo dużo osób, no wiadomo, wybranie profilu jest, w jakiś sposób cię ukierunkowuje, ale wcale nie ma potrzeby, żeby w wieku 16 lat mieć na siebie super pomysł, bo tak samo... Właśnie wiadomo, można pójść do klasy matematyczno-fizycznej, a zdawać na maturze języki, tak? No, ja poszłam do MatGeo. Byłam w MatGeo, dla tych, którzy nie wiedzą, a zdawałam polski i niemiecki, no i oczywiście angielski na rozszerzeniu, także wszystko się może zmienić. No ale to jest spoko w matwizie, że masz dużo opcji. Dużo opcji. Potem. Ale jeżeli słuchacie nas i nie wiecie, co zrobić i nie macie jakby planu na studia, to nic wam nie będzie. To wszystko do was przyjdzie i albo bądźcie wyluzowani idąc do szkoły, a nawet jeżeli
jesteście już w liceum, to jeszcze macie czas i te studia to nie jest jakiś koniec świata. One nie decydują o waszym całym życiu. Także jak widać... Są ludzie, którzy nie poszli na studia, osiągnęli bardzo dużo. Lub tacy, którzy robią coś zupełnie innego, albo poszli na studia po prostu uczyć się tego, co im się podoba. Tak. Tak jak ja w sumie, bo moje studia... Albo poszli na studia, żeby w razie W mieć... W ogóle w razie W to jest takie dziwne powiedzenie. W razie czego? W razie wypadku. W jakimś... W razie wypadku. No, ewentualnie jakiejś innej awarii. No, że gdyby coś się stało, to zawsze mają zawód. No, mają papier, więc mogą szukać pracy. Zgadza się. W sumie nasz odcinek jest taki casualowy, to możemy sobie... Też nie wiem, czy to nie boli ludzi w uszy, że popijamy sobie herbatkę, ale herbata zielona z opuncją. Z opuncją. Średnia generalnie. Ja uważam, że bardzo dobra. Smakuje, jakby była w niej czekolada. A, to dlatego ci nie smakuje. Wiecie, że Kuba nie lubi czekolady? Tak. Nie lubię czekolady. Czyli gdyby ktoś się ciebie zapytał, z czego było ci najtrudniej zrezygnować, to na pewno nie powiedziałby, że to czekolada. Tak, bo są ludzie, którzy mówią, Jezu, ja to bym nie mógł bez czekolady mlecznej, albo bez białej czekolady. Ja to w ogóle nie lubię takich rzeczy. Ale nigdy nie lubiłeś? No, kiedyś, to pamiętam, jadłem tabliczkę, jak zawsze, jak babcia mi dawała. I zjadałeś ją? Całą. A to może po prostu zjadłeś tak dużo, że już ci przeszło. Nie, nawet jak ty lubisz jakieś, jak to się nazywa, taki puszek, co się za kłafaby robi. Pezę? Boże, jestem czekoladowy. Nie. Puszek z akwafaby. No nie, no, brownie? Nie brownie, no. Mus? Tak, jak to się mówi? No, pudding czekoladowy. Jeszcze. Suflet. Suflet, tak, suflet. No, ja lubię różne czekoladowe. Ty lubisz, zajadasz się tym, ja tylko jeszcze, a jeszcze z wiśniami to w ogóle jeszcze gorzej. Znaczy ja lubię czekoladowe rzeczy, ale nie zjadłabym czekolady. Sama w sobie też bym nie wzięła sobie czekoladek, tylko raczej czekoladowe ciasto, ale na przykład jak Kubie proponuję, że zrobię czekoladowe śniadanie, to nie, to nigdy. W ogóle nie przejdzie. Owsiankę z kakałem. A gorąca czekolada? Tak, to tak. No, czy ty byłeś na tej gorącej czekoladzie w Edynburgu? Kiedyś? Pamiętam. Chyba to w takim razie nie byłeś, bo jest w Edynburgu takie miejsce, które się nazywa Chocolate Tree i oni robią pitną czekoladę i mają też wegańskie opcje, mają czekoladę z różnych stron świata i to jest taki kubek, co jest generalnie jak obiad. No to ja te superfoods, nie wiem jak to się nazywa, te takie proszki, te, które są z kakałem i to na ciepło z mlekiem, to smakuje jak gorąca czekolada. I to ci pasuje. I to jest spoko, bo to nie jest takie słodkie. No i właśnie. W ogóle to jest kolejny temat rzeka. Powinniśmy zrobić, to jest odcinek o tym, jak nie jeść cukru. Nie żartuję. W każdym razie, poczekaj, wrócę do tego, za czym najbardziej tęskniłeś, bo to jest dobre pytanie. Jaka jest taka rzecz, bo Kuba generalnie jest wege i to już od dawna. No, prawie 2 lata. W grudniu będzie 2 lata. No dobra, no to 1,5 roku z hakiem, jest 3 tady. Co? No mamy wrzesień. No już prędzej, dobra, masz rację, wrzesień, prędzej. Październik, listopad. Prędzej 2 lata niż... Rok i 8 miesięcy. No nieźle, nieźle. Ostatnie mięso, jakie zjadłem, to cheeseburger w McDonaldzie. Pamiętam. Super. A wcześniej Big Mac w McDonaldzie, bo to wszystko było tak, na jednej wycieczce to było. Ale to co było, jaka była taka rzecz, z którą najtrudniej ci się było rozstać? Że miałeś takie, to będzie bolało. O kurde. Pizza. Jak wszyscy się spotykamy, zamawiamy pizzę. No tak, ale to nie jest tak, że brakuje ci pizzy na co dzień, bo możesz sobie zrobić wegańską, tylko mogę brakuje ci w takich społecznych tak, sytuacjach. Tak, no że jak gdzieś się spotykamy, to zawsze jest o pizza. Ale dużo osób z moich znajomych wie o tym, że nie jem sera i mięsa, to po prostu zamawiamy samimi warzywami. I oni się zgadzają? Tak, i oni to jedzą, bo też to lubią. Wow, to jest bardzo miłe, bo dużo osób uważa, że pizza bez sera to w ogóle... Pff. Tak. I oprócz pizzy nie? Przecież we Włoszech też tak jedzą. To jak to się nazywa? Marinara. To jest sama pizza z sosem pomidorowym. Na 100%. Tak, 100%. Bo jeszcze jest ta druga. Margarita, to nie, jest nie, nie, ser. Nie, jeszcze jest ta... Wegetariana. Jeszcze jest ta bez sosu pomidorowego. No, to jak to się nazywa? Pizza Bianco? Blanka? Bianka? No, myślę, że Blanka. Super, to jesteśmy ekspertami po prostu. Ekspertami. Znaczy, bez sosu to w sumie można focaccia sobie zamówić, bo focaccia zazwyczaj we Włoszech jest przecież wegańska, ona jest z oregano i z oliwą po prostu i to jest pyszne. Nie wiem, tak w sumie jak sucha bułka, ale lepsza. Lepsza, taka jest taka mokra. No, bo ona jest strasznie tłusta. No. Ale z takich rzeczy stricte mięsnych, to miałeś coś takiego? Za czym tęskniłeś? Muszę pomyśleć. Mielone. To bardzo lubię. A jadłeś kiedyś takie mielone wegańskie, które by ci gdzieś tam usatysfakcjonowały? Co? Coś mi się kojarzy, że jadłem. Te czedbulary, co mama robi. Czedbulary? O, one są super, no, bardzo dobre. To są dobre. Takie, to podlinkujmy, bo to jest przepis z jadłonomi na takie szwedzkie klopsiki jak z Ikei. Te z Ikei, takie te klasyczne w tym sosie. Trochę pracochłonne. Pracochłonne, ale są pyszne. Mega dobre. No, zawsze je roluję. Ktoś, co bym miał jeszcze powiedzieć. Schabowego to nie, bo już przeszło mi. Po pewnym... W sensie? Że kiedyś jadłem tylko schabowego.
jak się gdzieś wychodziliśmy do restauracji, zawsze był schabowy... Sznycel Chatka. Sznycel Chatka to chata wuja Toma. Tak, pozdrawiamy. To jest taka restauracja pod Łodzią, gdzie Kuba zawsze zamawiał schabowego w płatkach kukurydzianych. To była... Przepyszny. Akurat to, za tym, to bym powiedział, że tęsknię. Ale przecież to mogę takie zrobić. Przyznaję, że ten sojo schab, co zrobiłam, był pyszny, a teraz po prostu zrobię go w tych chrupkach i te same przyprawy i to ci nic... Słuchaj, no to jesteśmy umówieni. Bo teraz jest wyzwanie, to jest bardzo proste do odtworzenia. I pieczone ziemniaki. No. Na szczęście są wegańskie. Uff, Boże, gdyby się okazało, że ziemniaki nie są wegańskie. Powiedzieć jedno warzywo, które, bez którego nie mógłbym żyć, to jest dobrze, ziemniak. Kuba sam prowadzi podcast. Gdyby ktoś pytał o moje warzywo, bez którego nie mogę żyć. Tak, to jest ziemniak. No, ziemniak jest życiem. Pomyśl sobie, możesz z niego zrobić wszystko. Możesz z deserem, tylko że ty akurat nie lubisz placków ziemniaczanych. Ale no, można nawet zrobić, dobry dżem, można do tego zrobić sos serowy z ziemniaka. Ludzie robią. Żeby mac and cheese nie zagęszczać jakimiś takimi sztucznymi serami czy tłuszczami. Można mąką ziemniaczaną. No tak, no ale ziemniak lepiej, bo to w takiej całej okazałości. Ale najlepszy ziemniak to fryty. Albo nie, pieczone ziemniaczki. Pieczone, ale fryty też. Takie dobre frytki. No, ale gdzie są najlepsze frytki? Bo to jest odwieczne... Mam to powiedzieć? Tak. Na głos? No pewnie. W maku? Dużo ludzi tak uważa, a ja wolę na przykład te z Burger Kinga, bo nie, one są takie grubsze. Ale te z maku są bardzo, bardzo tłuste. I są bardzo słone, ale są takie dobre, bo one są w ogóle, one są wcześniej marynowane w cukru. W cukru. Są marynowane w cukrze i w oleju i one siedzą, i są w zamrażarce i one są tak jakby blanszowane, ale tylko one są takie pyszne. Są takie chrupiące. Brzmi tak zdrowo. W ogóle tak zmieniając, za dużo robimy dygresji, bo ja gubię gdzieś tam wątki, ale wczoraj byłam w Lidlu, bo po tym wegańskim tygodniu jest teraz tydzień grecki. I aż już weź, przestań. Dzieci co wróciły z Grecji. Ale słuchaj, była wegańska baklawa. Ty nie lubisz baklawy, bo jest dla ciebie za słodka pewnie. Ale ja uwielbiam baklawę. Kupiłaś? Nie. Bo stwierdziłam, że jest to przetworzony produkt, gdzie ma prawie sam cukier i sam olej palmowy i ja tego nie chcę. Wolę sobie raz na ruski rok kupić. Najlepsza rzecz, jaka była w Lidlu, oprócz jogurtów, to była wegańska pizza mrożona. Ale ona jest nadal. Już nie ma. W ogóle? No w tym Lidlu koło nas nie ma w ogóle. Koło nas to nie ma nic. Ja się dowiedziałam. Szukam tej pizzy, ona była taka zarąbista, bo była ta a la bruschetta, tylko że były pomidorki i była ser na to, ten wegański. Ale taki dobry, czy taki smakuje, jak podeszła? Takie pyszne to było, serio, zarąbiste. Ale moim zdaniem to jest w całym asortymencie, tylko nasze Lidle są niedopatrzone. Bo wczoraj się dowiedziałam właśnie, że większość osób ma na stałe jogurty, tylko u nas nigdy nie było. Może ludzie nie kupują, ale teraz przez ten dzień wegański myślę, że zobaczyli, że jest duży, duży popyt na to, bo wszyscy wykupowali co z ludzi, których znam. Ale poczekaj, chcesz coś powiedzieć, czy mogę wrócić do poprzedniego tematu? Możesz wrócić, bo już... Zgubiłeś też wątek? Też zgubiłem wątek. Wróćmy do tematu wege, bo tak rzucamy sobie dygresjami, a bardzo wiele osób nadal nie wie, jak to się stało, że przestałeś jeść mięso. Co cię skłoniło, ile miałeś lat? I jak wyglądał ten proces u ciebie? To było rok temu. To było 2013. Nie, to 2016, to miałem 14. Nie żartuję. 14. Miałem 14 lat, bo to skoro to było... Nie, Kubuś. Miałeś w grudniu miesiąc, roku. Miesiąc przed 15 urodzinami. No, dokładnie. Dokładnie no. Miesiąc przed tymi. No, miesiąc. Czyli miałem prawie 15 lat. No i co? Bo ja to dokładnie pamiętam, jak przyjechałam do domu na święta i ty powiedziałeś, że nie jesz mięsa od tygodnia i miałam takie spoko. I pamiętam, nie pamiętam, czy wtedy zjadłem tego karpia. Nie pamiętam. Ja też nie pamiętam, bo ja się nie przywiązywałam, bo nie chciałam cię tak jakby nakręcać. Na zasadzie, o super, nie jest do końca życia, tylko stwierdziłam, że musisz sam sobie tam gdzieś zobaczyć. No. Ale co się stało, że w ogóle postanowiłeś nie zjeść? Co ci zaszkodził ten burger z maka? Nie, zaszkodziło mi coś innego. To był bigos i schabowy. Pamiętam to jak dziś i wtedy przestałem jeść, dlatego że po prostu jak na samą myśl o mięsie robiło mi się niedobrze. A potem... Poszedłeś za ciosem. A potem obejrzałem te filmy, co tam... Ale które obejrzałeś? Kurczę, nie pamiętam. Taki gość chodził po sali i tak opowiadał i puszczał filmy ludziom. A, to jest ta przemowa. Przemowa. To jest to Gary Jurowski, the best speech you'll ever hear. Taki łysy. Tak. To był mój też filmik. No, to obejrzałem i stwierdziłem, że no, chyba spróbuję. I tak wyszło. Ale też tak miałeś, że bez spiny, bo ja właśnie dużo bez osób... Bez spiny, no tam tak... jakąś pizzę na pewno zjadłem. No, bez mięsa na 100%, ale tam... Nie skupiałem się na tym, że coś ma mleko, czy nie. No na tak. początku. Albo jajko. A potem już tak powoli. No bo pamiętam, po przerwie świątecznej jeszcze miałem kanapki z serem w szkole, a potem już dopiero zmieniłem na awokado. Najlepsza, to była najlepsza decyzja w życiu. Najlepsza decyzja. Ale, no bo to jest tak, że dużo osób boi się i myśli, że musi od razu przejść 100% z dnia na dzień,
a można sobie spokojnie to robić stopniowo, to stopniowo. Raz. Wydaje mi się, że tak jest łatwiej, bo jak się tak od razu z dnia na dzień przyjdzie, to można się zrazić do tego i... Bo to cię przytłoczy, że nagle nic nie możesz tak, jeść. No. Ale miałeś tak, że nie miałeś pomysłu, co zjeść? Że nie, sobie no myślisz, bo przecież kurczę. Nie gotowałem. No właśnie, bo to trzeba powiedzieć, że jakby, jeżeli jest się nastolatkiem, który postanawia przejść na wegetarianizm czy weganizm, no to ważne jest to, jak wygląda sytuacja w domu. Że rodzice to akceptują. Po pierwsze, że akceptują. Bo w wielu domach jest tak, że jak ktoś jest wegetarianinem, to sobie sam gotuje po prostu. Ja znasz takie osoby? Tak, Justyna. Tylko, że na nie, no, wiesz, która. Ona teraz mieszka w Anglii i codziennie gotuje sobie sama. Ale to jest tak, że rodzice się zgodzili, ale powiedzieli, że musisz gotować sama? No, tak mi się wydaje, bo jej rodzice jedzą co innego. Na 100% mówiła, że ona sobie gotuje, tylko rodzice jedzą, co tam chcą. Dużo osób pytało, więc muszę zadać to pytanie, czy to jest tak, że... Dobra, no, ale to jest oczywiste. Czy ja miałam wpływ na to, że przyszedłeś na weganizm? Na pewno w jakimś stopniu tak. No sam bym na to nie wpadł. Znaczy jakby... No, ten, nie byłoby mi tak łatwo, namawiałam. Gdyby już nasz dom nie był przyzwyczajony do tego, że się nie je mięsa i że w lodówce nie ma mięsa w ogóle. Teraz nie ma w ogóle mięsa w lodówce. Nie widziałem ostatnio, nie wiem kiedy. No, może nie. Ryba jest czasami, no. Ryba to mięso, pamiętajmy, ale zawsze mniej no tak. Krok po kroku. W każdym razie to jest tak, że myślę, że wiadomo, że przyszedł ci ten pomysł do głowy jakby z uwagi na mnie, ale to nie jest tak, że my sobie usiedliśmy, powiedziałam, Kuba, nie jedz mięsa, albo weź się zastanów, albo obejrzyj to koniecznie, tylko tak jakby sam do tego doszedł, bo mnie nawet nie było w domu. Ale to, co mówisz, jest ważne, że rodzice byli przyzwyczajeni do tego i jakby przy mnie już przywykli, że można spoko odżywiać się wegańsko i być zdrowym, że nie byli aż tak przerażeni, ale też, no. Ale też to nie było tak, że byli super szczęśliwi. Tak, no. Na początku mówili, że mam jeść jajka, jakiś ser ze wsi, rybę czasami. No martwili się. Martwili się. Ale jakbyś miał tak powiedzieć o sobie właśnie w twoim wieku, które zresztą, jeżeli ty nie są totalnie przyzwyczajeni, to jest dla nich nowe, to jakbyś powiedział o tym, że jakbyś uzasadnił to, że nie chcesz tego jeść? Bo dużo osób się strasznie boi i przez to nie przechodzi, bo wie, że rodzice się będą przerażeni. A co twoim zdaniem by tak pomogło ich uspokoić? Że może powiedzieć, że nie chcą brać udziału w krzywdzeniu zwierząt, ale potem rodzice powiedzą, że ale jedna osoba nic nie zmieni, z czym ja się nie zgadzam, bo jeżeli jedna osoba przestanie jeść mięso, to potem druga przestanie jeść i tak nagle pół świata przestanie jeść mięso. Exactly. No, krok po kroku i za ileś tam lat wszyscy będą wege. Ale to jest tak, że rodzice zazwyczaj się martwią nie tym, myślą sobie, okej, spoko, dziecko chce zbawić świat. Tylko, fajnie, że będzie miał niedobory. Będzie chore. Tak, wtedy trzeba przedstawić rodzicom argumenty. No, to jest zawsze, co ja mówię. Po prostu powiedzieć, pokazać wyniki badań i jakieś publikacje. Tak, ja miałem... Dobra. No, ostatnio miałeś dobre i teraz idziesz na kolejne. Teraz idę na kolejne. Damy, idziesz teraz. No więc jak będzie jutro podcast, to... To już byłem. To napiszę w... To już będą, to już będą wyniki. Dobre. To już będą wyniki. Opublikujemy. Nie, damy wam znać w opisie, bo sama jestem ciekawa, no wyjdą dobrze. Ale chodzi o to, że jeżeli zaczniemy przywoływać takie argumenty, jak właśnie Światowa Organizacja Zdrowia, która mówi, że osoba w każdym wieku przy zbilansowanej diecie może być zdrowa jako weganin, to myślę, że to najbardziej przemówi. No ważne jest, żeby jeść dużo różnych rzeczy. No, wszystko, właśnie. Żeby jeść wszystko. No. To, bo to może dużo być problem, ludzi, jeżeli sam odpowiadasz za swoje jedzenie. Bo jest sporo ludzi, którzy są weganami, ale jedzą, nie jedzą białka roślinnego. No jedzą kółko, nie wiem, grillowane warzywa. Grillowane warzywa. Albo ziemniaczki. Sałatką. No, bo tak niestety dużo ludzi robi. Po prostu na obiedzie nie zjada mięsa. I zjada resztę. Tak. I potem zero białka. I nie mają siły. Kwiatki. Nie ma siły, złe wyniki. No, ale to jest, znaczy, no ja rozumiem, że to jest duża odpowiedzialność, ale ważne jest, żeby się zainteresować tematem. Jako ta nastoletnia osoba, tak, która przychodzi, tak. Bo... Trzeba mieć wiedzę, no, żeby chociaż na przykład przekonać rodziców i dla własnej świadomości. No to teraz powiedz, jakie są twoje ulubione dania. Bo dobra, już wiemy, że nie gotujesz sam obiadów, bo nasza mama jest na tyle super, że nam gotuje wegańsko. I jak ty przychodziłeś, to już gotowała wegańsko, jak ja byłam zawsze, tak. Więc to było teraz no, po prostu... Ugotować sobie, teraz ugotuję, u nas jest tak. Po prostu... No tak, no nie, że żeby, masz dwie lewe będzie ręce. Będzie dwie lewe ręce i nie umiem gotować. Ale masz ten komfort, że zawsze jest wegański obiad i teraz już jest po prostu cały rok w naszym domu. Niezależnie. No, zawsze. 100% jest wegański obiad. Chyba, że nas nie ma i nie wiem. Ale w sumie nawet nie wiem. Albo przychodzą dziadkowie. No to wtedy jest jakaś wariacja dla dziadków. Wariacja. No, ale nawet jak idziemy do dziadków, to babcia też ma dla nas wegańskie rzeczy. I poza tym sami też jedzą bardzo dużo wegańskiego. Jesteśmy jak taka zaraza. Tak. A jakie było pytanie? Co najbardziej lubisz jeść? To może podzielimy to, że najpierw jakieś włoskie, a potem jakieś... Nie, to tak. Nie no, zrób takie pięć. Top żeby, pięć? Tak, żeby nam tutaj tego w domu. Tak, z domowych rzeczy. To makaron norma, czyli... Czyli to jest spaghetti z makaronem. Nie spaghetti. Boże, tfu. Takie... Tak jak takie grube rurki. Grube rurki. Takie naprawdę grube rurki. Rury. Tak, walce bez dna tak. I czepka.
Czepka. Matwis. Powiedz tak, pani. Bez podstaw, o. Tak. I rzeczywiście dostajesz oczopląsu. Moje oczy masz takie przekrwione. No, ja nie mogę się skupić. Mi się tak zlewasz, to tak ściana na mnie idzie. Wy nie wiecie, jak nas słuchacie. Że my tutaj mamy wszędzie takie czarne, świecące pianki. Pianki, które wygłuszają. I mi się rozpraszają. Karola mi się rozpraszają? No w sensie, że mnie rozpraszają. A, i mi się Karola zlewa z tą ścianą. Dobrze, ale powiedz nam, co oprócz spaghetti alla norma. To jest w ogóle oczywiście włoskie danie. I poznałem, spaghetti, przez ten pasta alla norma, Karo. Poznaliśmy to danie, jak byliśmy rok temu. W Toskanii. W Toskanii. I zrobiła nam właścicielka domu, w którym byliśmy. Przepyszne. I do tego oczywiście sałata musi być. Z awokado i czarnymi oliwkami. Najlepsza. I czosnek i musztardy. Dokładnie. To jest najlepsza sałata. Dalej pomyślmy, co ja lubię. Jeszcze bardzo lubię shepherd's pie. Czyli to już jest angielska kuchnia. Już angielska kuchnia, ale to bardzo, bardzo. I zamiast mięsa mielonego jest taka potrawka z oczywicy. To uwielbiam to. To nawet dużo moich znajomych to jadło, którzy jedzą mięso i powiedzieli, u nas? Tak. Którzy powiedzieli, że jest pyszne i że super. No to jest takie swojskie danie. Kto nie lubi takich ziemniaczków zawietrzonych. No. Przestań teraz głodna. Ja dobrze. Też nie mogę się doczekać tej restauracji. Potem zdradzimy, dokąd idziemy. Tak. Myśl. Jezu, pomóż mi. Muszę się skupić. Pojęcia nie mam. Już nie mam pojęcia. Z makaronów na przykład? No, putaneskę uwielbiam. Putaneskę bardzo lubię. Takie klasyczne. Klasyczne. Ale tak samo lubisz arabiatę. Lubisz w arabiatę to wpaście go. Super, polecamy. Nie dam nigdy, w ogóle nie mam nigdy. Jest wegańska, jak się poprosi bez sera. I wtedy dają orzechy. Nice. No. Dobra, włoskie. A lubisz jakieś takie dania typu jakieś gulasz, jakaś zupa? O, ribolito lubię. I lubisz ten makaron z tofu i z brokułami. Tak, i z brokułami, zarąbiste, uwielbiam to. Jesteś u mnie nawet na blogu. Tak jak mówiłem, ta ribolita ekstra, ta zupa z kukurydzą, co ostatnio była, ale zarąbista. Ribolita, powiedzmy, co to jest? Nie wiem. To jest taka zupa też toskańska. A, toskańska. Z różnymi rodzajami fasoli i z jarmużem. Z jarmużem, bardzo dobre, jest przepyszna. Ona jest oryginalnie z chlebem, że to się gotuje z chlebem, ale mama robi wersję właśnie z białą fasolą, z jadłoną i ona jest bajeczna. Po prostu. Mhm. Ma taki posmak, taki swój, taki do niczego nie podobny, taka lekko gorzka jest jakby. No bo to przecież ten jarmuż, tak mi się wydaje, ale bo zazwyczaj jest super, taką inną sałatą. No. Dobra, no to powiedz nam, są dwie rzeczy, ale najpierw powiedz mniej więcej, co jesz w ciągu dnia. Tak na szybko. To... Zobaczmy, że jak idziesz do szkoły, bo to jest bardziej o na Jezu, czasie. Kiedy to było? Już dzisiaj! No to tak, owsianka. A jak klasyczna. Owsianka, zawsze z masłem orzechowym, zawsze taka sama. Z nasionami chia. Chia, konopia. I banan. Maka, maca, banan. Proszek maca. Jak jest jakiś owoc inny? Jabłka takie ten podgrzane z cynamonem. Możesz nie drapać z stołu. Nie drapię z stołu. To co to jest? To jest coś nad nami. Dobra, masz owsiankę, co bierzesz do szkoły? Bo nawet nie wiem, co ty brałeś do szkoły. Mama zawsze mi kanapki robi. A jak nie mama, to ja robię sobie sam. Czyli one są z awo albo z humusem? Awo albo humus, a jak mi się znudzi i to, to nie biorę, to teraz już nie mam tego, ale w gimnazjum, moja pani w sklepiku. Pozdrawiam panią. Pozdrawiamy panią. Super pani, która zawsze się stresowała, że nie będzie miała co mi dać do jedzenia, więc kupowała wegańską pastę tofu. I mi ojeju. Robiła świeżutkie. Zawsze mi odkładała moje ulubione bułki z ziarnami. Tak się martwiła, że jesteś taki niedożywiony. I mi robiła mi właśnie z tą pastą tofu dużo warzyw. Czyli taka na wypasie. Tak. A jak nie było tej pasty tofu, to mi robiła... To ja prosiłem, żeby mi posmarowała bułkę keczupem, dała warzywa i wsadziła do mikrofalówki, żeby podgrzać. Zarąbiste. Ale jak masz tę kanapkę do szkoły, to tam też mama ci wrzuca jakieś warzywo? Jakaś sałata albo jakiś pomidor? Czy ty wolisz pomidor. Cukę? Pomidor. I czasem bierzesz jeszcze resztki z obiadu. Tak, ale wziąłem 5 razy i za każdym razem wszystko mi się wylało do plecaka, albo mi zjadali. No, jakieś makaroniki, te sprawy. Zawsze tak jest. I potem wracasz do domu i sobie coś przekąszasz? To różnie. Często jest resztka obiadu, więc zjem to, a jak nie ma resztki obiadu, no to... Jakieś kanapki. Jakaś kanapka, jakiś owoc, albo zrobię sobie jakiś smoothie. Coś shake'a takiego. Białkowego. Ale zazwyczaj jak wracam do domu, to albo... Uczę się. Albo... Brzmi tak odlegle. Ale raczej idę na rower, więc po prostu wracam na obiad. I obiad jest zawsze jakiś inny. Zawsze jakiś inny. I nie chodzisz głodny. Nie.
No ale to jest spoko. Albo na przykład idę na rower, to pójdę sobie do sklepu i kupię sobie sok marchewkowy i banana, albo i jabłko, i zjem to i spoko. I czasami jesz też na mieście. Jem. Kepsy. Kepsa. Kepsa z Łodzi. I albo Subwaya, najlepsze. No właśnie, polecam właśnie, masz jakieś triki na budżecie dla uczniów właśnie na jedzenie na mieście wegańskie? O i to ile? No to dawaj. Subway. No. Masz tak trzy wersje wegańskie. Veggie patty. Ja to średnio lubię, ale a są... A to jest wegański ten patty? Tak. Są ludzie, którzy to lubią. Pewnie mi by smakował. Cię, może cofnę. Wydaje mi się, że jest wegański. Ale go nie jesz, więc nie sprawdzałem. Nie jem go. Nie sprawdzałem. Nie przekonuje mnie, jak to wygląda, ale można tego spróbować. Falafel, który jest wegański. Jest super. I bułka, no to może być albo ciemna, z takich wegańskich, to może być albo ciemna, albo jasna, bo jeszcze jest ta miodowa posypka, ale wiem, co, że, co no, zależy, kto, jakie tam wyznania jest. I jest dużo sosów wegańskich, no, bardzo dużo sosów. Są jakieś, jest jakiś taki ostry, jest musztarda, jest barbecue. Nieźle, jakiś ketchup. Słuchaj, oliwa, jak ktoś nie lubi sosu, to można polać sobie oliwą, to zarąbiste, polecam wszystkim. I jeszcze jest awo i ty bierzesz zawsze z awo, bo tego nie powiedziałeś. Nie. Ja biorę z falafelem. A jeżeli mam kasę, to biorę falafel i awo. A, no tak jest, jak jesteś przy kasie, rozumiem. Jestem przy kasie. Plus 2 złote, tak? Plus 2 złote. A ile kosztuje taka bułka w ogóle? Wiesz co, to jest bardzo dziwne. W każdym Subwayu jest inne ceny są, zależy od położenia. A, no tak, im lepsza lokalizacja, tym drożej. Oczywiście. Ale mniej więcej. Mała 9, duża 15, coś takiego. I się tym najeść? No jak zjem dużą, to spoko. No się, no ja jem dużo, więc jeżeli ja mogę zjeść taką dużą i do tego jeszcze, jak jeszcze w manufakturze był Subway, to brałem sobie dużą kanapkę. Jeszcze małą. I jeszcze frytki. Spoko. I wtedy się najadałem. Ale, znaczy, musimy zaznaczyć, że Kuba jest w ogóle bardzo wysoki, bo ile masz? 1,87 m? Coś takiego. I naprawdę dużo jesz. Ale to nie jest tak, że musisz chodzić i jeść cały dzień, bo ten weganizm cię wykańcza i nie jesteś w stanie się nasycić. Tylko jesz po prostu sycące rzeczy. Jem sycące rzeczy. I duże porcje. Duże, i masło orzechowe jest potrzebne do owsianki, tak, bo ono wszystko zmienia. Dokładnie. Dobra, a oprócz Subwaya, jakieś takie miejsca, gdzie można właśnie... Takie, które będą w każdym mieście? No, takie bardziej mainstreamowe i nie i za drogie. Tak, jak nie masz pomysłu, zawsze można pójść na frytki z Maka. Frytki w KFC są bardzo dobre i są tanie. Jest taki kubeł frytek za 6 zł. Nice. I są super. I w KFC jest dobry ketchup. I większość kebabów ma zawsze falafel. Czasami mają z jajkiem, trzeba zapytać. Tak, trzeba zapytać, ale zazwyczaj jest wegański. Można sobie wziąć w bułce, bo czasami nie falafel ma białko jajka, tylko... Bułka? To rolo, ten placek. Okej. Okay. Może mieć. Dobrze, będę pytać, bo nawet nie wiem. Ale jeszcze na przykład lody. Sorbety są zazwyczaj. W Łodzi bez zakrówka zawsze mają wegańskie lody. Na Piotrkowskiej. Tam na Trauguta. Na Trauguta. To się, jak to się nazywa? To są... Wasiakowie? Wasiakowie. To tam zawsze są jakieś bardzo wegańskie. Dobre lody. No ale w ogóle łatwo jest lodem, bo jak ktoś jest z mniejszego miasta, zazwyczaj jak pójdzie do lodarni, no, to sorbet ktoś nie znajdziesz. Lubi sorbetów, tak jak to ja. Może mieć problem. No, to czasami prawda. Są tam u tych wasiaków te czekoladowe. U sąsiadów. Czekoladowe. Wiesz, do czego zmierzam? Że często jak jesteś w gimnazjum czy w liceum, to chodzisz ze znajomymi sobie po mieście, gdzie się spotykacie. Po pierwsze, nie macie jakiegoś super budżetu na to. Po drugie, ludzie lubią razem chodzić na jakieś takie tanie szamy. A smutno by było, jako osobie, która nie je połowy rzeczy, wiesz, stać się patrzeć. Tak, no. Więc jakoś tobie się to udaje. I te miejsca, które wymieniłeś, jesteś tam regularnie. Jeszcze mogę też powiedzieć, że tip dla wegetarian, nie dla wegan. No dobrze, proszę. W KFC, nie w każdym, ale w niektórych KFC można poprosić każdego burgera z plackiem ziemniaczanym. Oj, on pewnie jest z jajkiem czy coś. Ej, w sumie tu nie pomyślałem, może być nawet wegański. Ale w tych burgerach jest zazwyczaj ser, więc w sumie taka bułka z plackiem ziemniaczanym i pomidorem trochę średnio, ale... Zawsze trochę lepiej. Zawsze coś, tak? Ale jak ktoś jest wegetarianinem, tam jest jeszcze jakiś ser, jakiś sos majonezowy, to jest spoko według mnie. No a jak jedziesz na jakieś... No bo jedziesz na przykład na obozy typu narty, jakieś zielona szkoła no czy coś, to jak tam przeżyć? To jest lipa, generalnie. I tutaj nie będę ukrywał, że to nie jest nic fajnego. No akurat w tym roku, jak byłem na wyjeździe, to nie była zielona szkoła, tylko ten Euroweek. To moja wychowawczyni się bardzo postarała i przycisnęła kucharki i mieliśmy panie kucharki. Właśnie o tym pomyślałam, tak wysłałam ci głowę, tak panie kucharki, poprawić go, czy go nie poprawić, ale bardzo panie dobrze. Panie kucharki,
żeby po prostu pamiętały o tym, że przyjadą osoby, które nie jedzą mięsa, więc było tak, że było z założenia wegańskie dla osób, nawet tych, które nie jedzą tylko mięsa. Tak, żeby było im łatwiej. Było wegańskie, było super. Zawsze było coś. Był jakiś makaron, jakiś ryżyk z warzywami, do tego jakieś warzywa. Było jakieś białko? Czy tak średnio było u nich? No właśnie, z białkiem średnio, ale no, dobra. Przeżyjemy. Trzy dni, cztery dni, git, najadamy się na śniadanie. To warto po prostu pójść do sklepu i kupić sobie awokado, kupić sobie hummus, bo tak to można zjeść kanapkę z pomidorem, z dżemem. Albo wziąć swoje znaczy, mleko. Mleko trzeba zawsze ja brać. Miałem swoje mleko. To akurat to się najadałem, bo po prostu brałem chrupki. Cornflakes są zawsze wegańskie tak, generalnie. No, ważne jest, żeby wziąć swoje mleko wszędzie, gdzie się wszędzie, jedzie. No. Albo masz pewność, że masz obok... Sklep. W jakim sklepie są mleka? Wszędzie teraz, w jakichś Żabkach wszystkich. Biedronka, Lidl. Ważne jest, żeby zadzwonić. Bo u nas to mama zazwyczaj dzwoni do nauczycielki albo do ośrodka. Nie. Tak było. Kiedyś. A teraz zanim byłem duży. A teraz to już to sam to ogarniałem. Na nartach było średnio. Teraz w Austrii? Tak, bo na śniadania to zawsze to samo, a raz zrobili wegetariańskie, więc musiałem zdejmować. Ścierać ten śmietanę z pomidora. Tak jak... Nie, było zapieczone serem, więc akurat można to było zdjąć jednym ruchem. Zrobiłem cukinię z warzywami w środku. Wow, żebyś się nim przejadł. Ale miałem frytki. No i chyba pewnie ale na pani, stoku jadłeś frytki. Ale dostali opieprz straszny, bo pani, z którą tam byliśmy, wkurzyła się, no bo w końcu było powiedziane, że będzie, to miało być, tak? Więc zrobiła trochę tą awanturę i na następny dzień już było wystarczająco wszystkiego. Znaczy, to jest tak, że jak masz jakiś biwak, jakieś ognisko, no to jest słabe. Chyba, że tak. Zgłosisz, to może będziesz mógł sobie warzywa podgrillować. Ale plus jest taki, że teraz na rynku jest coraz więcej takich rzeczy, że możesz jechać w góry i wziąć sobie jakieś słoiki, konserwy, bo są teraz takie albo szybkie dania. Albo kiełbaski sojowe. No dokładnie, no tak, raz na jakiś czas można i to jest spoko. Kilka lat temu ludzie rzeczywiście mogli mieć problem, ale teraz tak. Byłam właśnie, mówię, że w Żabce jest dobry asortyment, weszłam do Żabki, tam jest wszystko. Byłem tam ostatnio, chciałem sprawdzić. Tam jest tak dużo rzeczy, tam można po prostu ugotować każdy praktycznie obiad i są jakieś takie w ogóle delikatesowe sprawy, więc nawet... Nawet konopie i chia można kupić. No chia to już jest teraz po prostu wszędzie, ale tam było jakieś masło orzechowe, ciasteczkowe, jakieś w ogóle różne cuda i mieszanki. Podobno dobre w Piotrze i Pawle jest pasta, jakiś taki krem ciasteczkowy. O Boże, to jest takie, z takich biszkoptów dobra. I to jest wegańskie. Wiem, ja to kiedyś jadłam, to jest tak syficzny my to skład. Jedliśmy właśnie w Austrii, jedliśmy to palcami. To jest przepyszne. Mieliśmy słoik na dwie osoby i... Ale to jest sama mąka, cukier i olej palmowy, więc... No. Ale pamiętajcie, raz na jakiś czas może. Bo właśnie, bo to jest ciekawa sprawa. Bo ja w sumie mało używam jakichkolwiek substancji słodzących obecnie i teraz wiele osób będzie zdziwionych, to dzięki Kubie. Kuba bo ja nic nie słodzę. Zaszczepił we mnie unikanie cukru, gdzie no wiadomo, no, z założenia nie jem jakichś przetworzonych rzeczy, ale zawsze sobie coś tam dosładzałam, a Kuba, który nie, skąd się to wzięło? Że ty przyszedłeś i stwierdziłeś, że ja nie słodzę. Nie, bo przestałem słodzić sobie śniadanie, bo tak to zawsze dodawałem jakiś no, dużo syropu klonowego salałeś. No, a tak stwierdziłem... Ale coś się do tego skłoniło, czy tak po prostu... Nie, stwierdziłem, że po co w sumie? Skoro to ma być zdrowe, to czemu mam to dosładzać? I smakuje mi to tak samo, ale nawet bardziej. Ale miałeś taki okres przejściowy, że było takie, okej, to nie ma smaku, ale przyzwyczaję się? No, nie pamiętam, bo to było dawno temu. No, ty jesteś mocarz, naprawdę, bo czasami ja już mówię, dobra, nie, muszę polać czymś, bo to naprawdę jest wytyco. Ale no dobry tip to banan. No tak, rozmięciony banan jest strasznie słodki. Plus też syci, więc jest spoko. Też dużo osób pytało, jak zareagowali twoi znajomi na to, że przestałeś jeść mięso, albo jak reagują ludzie, których poznajesz, mówisz, że nie jesz mięsa. Wczoraj miałem bardzo, bardzo miłą sytuację. Tak. Byliśmy w kinie. No. I też tam byliśmy z taką koleżanką jedną, która jest wegetarianką już rok. Nakłoniłem ją do tego. O, tak. I coś tam, byliśmy też z innymi znajomymi i oni o tym nie wiedzieli, bo to tacy w sumie nowi znajomi. I ona powiedziała, że nadal jesteś weganinem, bo się z nią bardzo długo nie widziałem. A powiedziałem, no tak, tak. I potem wracając z jedną koleżanką i powiedziała mi, że podziwia, że chłopak w takim wieku może być weganinem. Bardzo miło. I zrobiło mi się tak miło. No, ale dużo spotykasz... Bo generalnie to, nie będę ukrywał, moje najbliżsi przyjaciele, to chłopaki, to oni... Oni to po prostu zawsze jest jakiś komentarz, zawsze. Ale to wiadomo, nie mówią tego szczerze i... Droczą się z tobą. Droczą się, ale wiem, że to szanują. I nie ma tak, że o, wciśniemy mu mięso, sadzimy mu ukryjemy. Kawałek, ukryjemy mu kawałek szynki w czymś. Tylko nie, szanują to, tylko po prostu się śmieją z tego i czasami, ale no trudno. Ale wiem, że to nie jest szczere. Jak poznajesz ludzi, to
mają takie... To jest takie, to jest takie serio? Czasami jest tak, serio, ale super, a czasami jest serio. Jesteś dziwny. Jesteś, co ty jesz? Przecież nic nie możesz jeść. Ale też może osoby, które cię znają, wiedzą, że tak długo w tym trwasz, że tak. Naprawdę bierzesz to na poważnie i nawet jak cię dokuczają, to nie próbują cię zmienić. Ale też dużo osób dzięki mnie, bo czasami zaproponują, może pójdziemy, zjemy coś sobie wegańskiego, to mówią, spoko. I mówią, czyli mają, są otwarci. Rzeczywiście to jest dobre. I wow. Wow. Lubisz frytki z maka? Są wegańskie. No idziemy na przykład na, do jakiejś kepsiarni i jest mój kolega, który je mięso i mówi, to ja poproszę falafela i ostry sos. I ma wegańską całego kepsa. Ale robią to z ciekawości? W sensie ciekawości. Tak, że, ale dzięki temu, że ty im to smakuje. Im to polecasz. Na przykład Wojtek. On bardzo, bardzo często bierze falafela. Albo mówi, on w ogóle nie jadł mięsa przez dłuższy czas. W domu nie jedli mięsa i też się trochę odzwyczaił, więc w domaka idziemy, to nie kupuje sobie cheeseburgera, tylko kupi sobie frytki. Też bardzo pochwalam i podziwiam. I propsuję. I pozdrawiam. I pozdrawiam. Poczekaj, muszę spojrzeć. Na P. Pepkujemy. Dużo osób pytało, jak to jest, że między nami jest taka różnica wieku i w którym momencie zaczęliśmy się dogadywać, a ja tak w sumie nie wiem, w sensie nie zastanawiałam się nad tym, ale jakby ci ktoś zadał takie pytanie. Myślę, że dobre 4 lata temu jeszcze goniliśmy się i szarpaliśmy się za włosy. Ale to nie było nigdy jakby z niemiłości. Nie wiem, ale nie pamiętam, żebym kiedyś miał z tobą taki kontakt, że gadamy codziennie, siadamy i sobie gadamy. Kiedyś tak nie było. Masz taką minę, musiał mi strzelić. Kiedyś tak nie było. Nie no, przyznam, że ja byłam kiedyś straszna. W sensie, że potrafiłam być taka, jak taka wredna starsza siostra. Ale z drugiej strony spędzaliśmy razem całe wakacje, że siedzieliśmy na działce, no i jakoś, mimo że się kłóciliśmy, no to się cały czas bawiliśmy i coś tam robiliśmy. Strzelałem do ciebie z pistoletu na kulki. Przytapiałeś mnie, wchodziłeś na... Ty mnie przytapiałaś. Jako odwet. Pamiętam to jak teraz. Kuba. W basenie, rodzice siedzą tak. Na brzegu, a ja... Bo ty wchodziłeś mi na głowę całym swoim ciężarem i siedziałeś na mnie, nie przytapiałeś. To było... I ciągnęłaś mnie za włosy. Ale wiem, no, miałam swoje gorsze. Ale no, w którym momencie zaczęliśmy się tak ziomkować, a to niedawno tak niedawno. Naprawdę. Ale też wynika z tego, że mnie nie ma. No. Ale to ile mogłaś mieć lat? 15? 15, myślę. Tak, ale to wynika po prostu z tego, że moim zdaniem jesteś dosyć dojrzały na swój wiek, można z tobą normalnie pogadać. I też może uznałeś, że można rozmawiać z siostrą i nie jest tak, to takie żałosne. Nie wiem, czy ludzie tak myślą. W sensie mówię, ja tego nie analizuję. Są ludzie, którzy, nie wiem, boją się, stresują. Albo nie mają w ogóle kontaktu nie ze mają swoim w ogóle kontaktu. Rodzeństwem. Że na zasadzie, no to jest mój brat, albo to jest moja siostra, ale jesteśmy rodziną. I dużo moich znajomych tak ma. Że w ogóle są sobie obcy. Ale z czego to wynika? Jak myślisz? Czemu my mamy dobry kontakt? W sensie zawsze, ja uważam, że zawsze bardzo się kochaliśmy i byśmy jakby takim wsparciem, ale tak, żebyśmy się zakumplowali, to wynika z tego, że no gdzieś właśnie dopiero teraz ta różnica wieku się zaciera, bo jednak 6 lat to jest dużo. Jak ty miałeś 6 lat, a miałam 12, no to jest po prostu przepaść. Ja byłem w najgorszym wieku i ty w sumie też. Tak, bo ja wtedy byłam niemiła, a ty... Ja byłem rozwydrzony. Byłeś dziki. Byłem dziki. Ale myślę, że... To też wynika z wychowania i gdzieś tam, że ta miłość była nam zawsze zaszczepiona i nigdy nas rodzice jakoś nie rozdzierali i zawsze spędzaliśmy dużo czasu razem, jako rodzina, ale... Myślę, że tak zaczęliśmy się ciemkować, jak ty wyjechałaś i ja do ciebie zacząłem przyjeżdżać. To no tak, sam, bo byliśmy zupełnie sami. No. Bo wiadomo, zawsze mieszkaliśmy razem i jakby koegzystowaliśmy i też wiadomo, gadaliśmy i spędzaliśmy razem czas, ale dopiero jak przyjechałeś sam ty, bez rodziców, to mieliśmy czas, żeby tak się może lepiej... poznać. Plus, no mówię, to jest duża różnica wieku. 6 lat to jest bardzo dużo. Dobra, to niby oficjalnie 5,5, ale jakby życiowo 6. 6, no. Bo jednak szkoła jakby tak nas wychowuje. Rocznikowo 6, no. I w ostatnich miesiącach, w ostatnim roku to było tak najbardziej, że się zżyliśmy, tak mi się wydaje. Ale to wynika, mówię, no, ty po prostu wszedłeś w wiek, gdzie jesteś dla mnie na równi. Ja nie zastanawiam się nad tą różnicą wieku prawie wcale. I to jest w sumie super. Super. Prawda? Teraz będziemy tak słuchać. Kiedy brakuje ci słów, mówisz, to jest w sumie super. Mega. Mega. dostałam bardzo dużą krytykę, jak nadużywałam słowa mega, więc teraz staram się jakieś lepsze. Mówisz super, teraz będziesz. Super. Nie, bo ja się chcę odmłodzić przecież, no nie? A właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, bo też o to ludzie pytali. I to jest bardzo fajne, bo między fajne i super. Pauza. Kuba znowu pije. Nie, jesteś najbardziej pijącą osobą tutaj. Bo dużo mówię, tak? To nikt nie... Nie, nikt nic nie mówi, na pewno. Nikt nic nie mówi. Ale skoro między nami jest... No, mów mi Iga. Nikt nie zrozumie tego żartu. Skoro między nami jest ponad 5 lat różnicy, czyli jest 6 lat różnicy, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo dużo osób pytało, gdzie widzisz siebie za 5 lat? Czyli teoretycznie, gdzie widzisz siebie w wieku twojej siostry? Jakbyś miał tak się rozmarzyć. Nie wiem, teraz zapuścić jakimś żartem, ale... za 5 lat... Za 5 lat będziesz miał 21. Wiesz, gdzie wtedy będę?
w Stanach. I koniec. I koniec. Ale... Powiedziałeś, że jedziemy do Stanów, jak będę miał 21, to jedziemy do Stanów, jak będę miał 21, więc za 5 lat jestem w Stanach. Bo za 5 lat to są wakacje. A masz jakąś konkretną wizję, gdzie w Stanach? Będziesz wtedy jeżeli pójdziesz na studia, to będziesz wtedy na wakacjach studenckich. Tak. A może się tak potoczy wszystko, że poznamy youtuberów i pojedziemy na East Coast. Nie mów tego. Na super tripa. Na East Coast do Casey'ego i do Austina. Tak, no tak będzie. Trzeba żyć marzeniami, ja się zgadzam. Marzenia mają moc twórczą. Oczywiście. A ile oni mają lat, ci twoi koledzy? Austin, Casey to jest stary. Casey to jest stary, ale przecież Austin z 25 chyba. 26 skończył. No, czyli będzie już po 30 wtedy. Jest 10 lat starszy od ciebie. No. No dobrze, myślę, że możemy do tego dążyć przez najbliższe 5 lat, albo myślałam, że powiesz, że może będziesz tam studiował w Stanach. Też myślałam. Ale to raczej możemy zrobić ogłoszenie, Kuba szuka sponsora na studia w Stanach. Tak, albo dostanę stypendium. Naukowe? Naukowe. Raczej się nie zapowiada. Słuchaj, trzeba siebie wierzyć, tak. Aczkolwiek... Mierz wysoko. Czyli będziemy w Stanach, ale konkretnie w Kalifornii, myślę, bardziej. Czy teraz jesteś za Nowym Jorkiem przez ostatnie wydarzenia? To jest dobre pytanie. W sumie Kalifornia jest super, dlatego że tam jest ciepło. Tak. I masz dostęp do morza, czy do oceanu. Tak. Ale Nowy Jork ma taki Nowy klimat. Jork też masz dostęp do wody. Ale tam się nie kąpiesz raczej. Są krany. No, Karo. Wiem, że Nowy Jork jest nad rzeką Hudson. No. Ale jest tam zimno. Dobrze, możemy pojechać tu i tu, ale może... Okej, za bardzo się rozmarzamy. Załóżmy, że 21 lat, trip do Stanów i z uwagi na to, że twoje 21 lat, to wybierasz, gdzie pojedziemy. Tak. Bo ja nie chcę zwiedzić za dużo naraz. Lepiej tak sobie trochę pożyć. Czy tak myślisz? Tak. I będziesz wtedy na studiach? Myślisz, że nie pytaj się, mnie gdzie czy będę. Nie wiadomo, czy będę. Może nie będę. Tak, w ogóle może nie będę więc na studiach. Więc jakby twoje marzenia są bardziej po to, że to jak chcesz się czuć wtedy. Tak, i co chcesz robić, jakby żeby dawało ci frajdę, a nie jest to uwarunkowane studiami. To nie jest też wiadomość pod tytułem nie idź na studia, tylko na zasadzie rób co chcesz, bo nie każdy jest stworzony na studia. I miejmy nadzieję, że już za te 5 lat będziesz szczęśliwy i może właśnie to będzie nasza przeprowadzka do Stanów. Kto wie, bo ja wiele razy mówiłam, że bardzo chciałabym wyjechać do LA i chwilę tam pomieszkać, ponieważ sobie wymyśliłam, że tam jest fajnie i muszę to sprawdzić. Za 5 lat będę miała bardzo dużo lat. Będę miała 27 lat. To ja już powinnam zapuszczać korzenie. Nie wiem, przesadzam. Też znowu gadam jakimiś takimi stereotypami. Ojejciu. Ale możemy dać takie... to jest taka dobra wiadomość z tego też podcastu, że planowanie wcale nie jest takie konieczne. No, można sobie zaplanować rok na przykład, jak chcesz, żeby wyglądały jakieś wyjazdy, ale też bez spiny. No, ale najbliższe... Ja lubię tak spontanicznie. Właśnie, to nie jest nasz wspólny gen. Ja się muszę tego od ciebie... Kuba w ogóle, zawsze byłam taka bardziej, że planowałam, a Kuba zawsze był taki na luzie, nie stresowałeś się. W ogóle się prezentacje w szkole zawsze na ostatni... No nie, miałam przygotowane, ale no, nie tak, że umierałam na nich, tylko lubiłam. Znaczy, nie, że lubiłam, ale było spoko na tych prezentacjach, ale ja to bardzo przeżywałam, a ty chyba bardziej podchodzisz tak na luzie. Mam się czego od ciebie nauczyć. Widzisz. Ale przez te najbliższe 5 lat, to na czym byś się chciał najbardziej skupić? Co byś chciał robić? Tak sobie myślisz, że przez najbliższe 5 lat chciałbym... Dobra, idziesz do liceum, ale co jakby daje ci taką frajdę? O, bo to było pytanie o pasję. Czyli co lubisz robić dla siebie jako Kuba? Dla siebie? To jeździć na rowerze zdecydowanie, ale też nie chcę tego robić, żeby... Zawodowo? Zawodowo, tylko... jeżdżę, bo sprawia mi to przyjemność i lubię ten styl życia. Czyli nie chcesz tego zepsuć, robić tego profesjonalnie? Tak. Po prostu jeździć, spotykać się ze swoimi kolegami, wyjechać do jakiegoś innego miasta, żeby poznać innych rajderów. BMX-owców. BMX-owców. Jak ktoś tak mówi, to doprowadza mnie to do... Szewskiej pasji. Szewskiej pasji. Ale no właśnie, bo ludzie mogą myśleć, co znaczy na rowerze? Na rowerze, na BMX-ie. Ale chciałbym też te wszystkie nurkowe rzeczy dokończyć. Bo Kuba sobie zrobił kurs na podwórze nurka. To się tak nazywa? To jest Open Water Diver. I co możesz robić z tym? Co się robi po takim kursie? Mogę w każdym miejscu na świecie wypożyczyć sprzęt i pójść nurkować. I chcesz dalej się rozwijać w tym kierunku? Tak, zrobić ten najwyższy stopień i wtedy zrobić takie... Wtedy co można robić po takim najwyższym? Być jakimś takim... Możesz wyjechać odkrywcą? W każdym miejscu na świecie, zapracować w jakiejkolwiek bazie nurkowej. Przede wszystkim, jeżeli znasz angielski i niemiecki, generalnie przyjmą cię wszędzie. Najlepiej na Bali, w takich miejscach. Co prawda to nie jest dobrze płatne, tylko to działa tak, że pracujesz tam, masz zakwaterowanie i masz kasę na to, żeby tam sobie super żyć, ale nie wrócisz do domu z pieniędzmi. No to jak Janek powiedział, że to jest jakby po prostu lifestyle, że to jest fajne, przyjemne życie. No.
Czyli, że tak można żyć po prostu, możesz tak żyć, no ale no wiadomo, to się w końcu skończy, tak. Nie możesz nurkować przez nie wiadomo ile lat. To co jeszcze cię kręci, dziecko? Dziecko. Co bym jeszcze mógł robić? Z tymi zdjęciami ostatnimi tak nakręciłaś trochę z nagrywaniem. Tak, moja professional Instagram fotografii Jakub Sobański. Tak. No nie, teraz ja będę tak chodził na te zajęcia ze studentami, więc będzie fajnie. Czy będziesz się uczył, jak robić zdjęcia? I filmy. Super. Tak. Przydasz się. Przydam się. I też remontujesz rowery. Remontuję. Hobbystycznie. Hobbystycznie. I wychodzą ci super. Masz zdjęcia na Instagramie? No to ale pewnie będę wstawiał. Jak już będzie wszystko tak na tip-top, ten rower, co teraz robię, będzie zdjęcie na pewno. Jakieś fajne. Mam nadzieję, że wszystkie osoby, które interesowały to, jakie pasje ma Kuba, są usatysfakcjonowane. Co jeszcze lubisz? A, lubisz jeszcze robić jakieś szalone rzeczy. Skoki do wody, jakieś takie różne. Tak, to lubię. No takie wiadomo, takie rzeczy, które... Ja już myślałam, że powiesz... Myślałam, że dodają adrenaliny, czy podnoszą adrenaliny? Rzeczy, które... powodują zastrzyk adrenaliny. Nie. Ale... Bardzo chcę skoczyć ze spadochronem. Bałam się, że powiesz coś typu, lubię takie męskie rzeczy. To było straszne. Wiesz, co to, nie jest wczoraj... moim, to nie jest w moim stylu. To dobrze, bo wiesz, co widziałam wczoraj w Lidlu? Musli męskie. Była tuba musli, byłam sobie musli, była czarna opakowanie, myślałam musli męskie. Pomyślałam sobie, o co chodzi? I było, miało bardzo fajne dodatki. Kubuś, co ty robisz? Idziesz spać? Zmęczyłeś się już. Bo nagrywamy dosyć długo i nam powoli się... No, wstałem o 6:30, Jezus Maria, środek nocy, wakacje budzą mnie tak... Nie, Kuba, dzisiaj jest już pierwszy dzień już szkoły, teraz wstajesz tak codziennie. Już dzisiaj dzień szkoły pierwszy. No, wstajesz tak do szkoły? 6 coś? No, ale nie będę miał na 8, a raczej. Skąd wiesz? Tam w tej szkole nie ma. Nie masz, to źle? Bo masz tego mina, jakbyś nie był zadowolony. No, tam jest tak, że przychodzisz na 10, wychodzisz o 14. Nie, no nie jest źle. No. Jak na szkołę. Boże, zazdro. W sumie trochę bym poszła do szkoły, fajnie jest chodzić do szkoły. Ja się cieszę, że poznam dużo ludzi. Nie cieszę się, że będę musiał się uczyć i zdawać maturę. To bym chętnie ominął, tak żeby to już przeszło po prostu. Ale poczekaj, wracając, planujesz zdać normalną polską maturę i normalnym polskim liceum, żeby nie było. Tak. I nic dwujęzycznego, nic takiego, po prostu normalnie, klasycznie. Klasycznie. Po polsku. Swojsko. Po polsku. Myślę, że czas przejść do różnych takich szybkich pytań, które, to jest w ogóle zabawne, bo ja wszystkim zadaję te pytania i wychodzi na to, że to zajmuje wieczność, bo tak naprawdę każdy się gdzieś tam rozwija na temat tych rzeczy, ale będę ci takie rzucać, ty wiesz zresztą, z czym to się je, mimo że nie słuchałeś żadnego podcastu i możesz odpowiedzieć bez zastanowienia, albo zastanowieniem to się wytnie generalnie. Mhm. Dobra, pierwsze pytanie. Ulubiona knajpa. W Łodzi? No, może, no, w sumie może być wszędzie. Może być kilka? Może być trzy. Może pięć. Wiesz, nie, najpierw będą trzy. Wszystkim mówię trzy. To będzie Tel Awiw? Tel Awiw też jest w Warszawie, jest i w Poznaniu. Jest super. Tak. Zarąbiste. Pychotka. Foshop? Foshop to jest miejsce, które tutaj fo zupę i ma w Łodzi na ulicy Tuwima. Tuwima przy samej Piotrkowskiej. I ma dwie wegańskie opcje zupy, tak? Dobrze pamiętam? Czy nie wiem, czy dwie. Jedną. Jedną i ma też te... Ale wydaje mi się, że te zupy się zmieniają. Okej. Okay. Bo ostatnio mi kolega powiedział, że jadł zupę i była jakaś inna. Ale oni mają też jakieś przystawki wegańskie czy coś? Tak. Te bansy, tak? Te bułki z awokado w tempurze. Tylko pamiętajcie, żeby nie jeść tej sałatki, którą dają, bo to jest ten kolesław. Kolesław z majonezem? Tak. Trzeba poprosić bez niego. Bez. Albo nie, oni dają to w osobnej miseczce, więc po prostu, żeby nie marnować, to po co mają się nakładać? No tak, ja bym powiedział, że poproszę bez, żeby no. Właśnie nie wyrzucają potem do kosza. No dalej, trzecia jeszcze. No to King Kong, myślę. A coś takiego. Ale to nie jest stricte wegańska, ani wegetariańska, tak? Tak, tak, tak. Tam, tak. Są, tam opcje, są opcje, ale bardzo są dobre super jedzenie, opcje i kucharze są, wiedzą co robią. To się wystarczy poprosić i nawet... No zrobili na poczekaniu te bobansy. Nawet jeżeli w menu nie ma czegoś wegańskiego, tylko jest tam chociażby ta bułka i tam jest, nie wiem, jakaś wołowina szarpana normalnie, to oni zrobili nam to z tofu jakimś takim... Takim smażonym w panierce. W panierce, przepyszne to było. Dużo rzeczy jest. No, jakieś pad thai są. I curry. Curry. Chyba jest jeszcze taki jakiś deser typu na mego kokosowym jakaś tapioka z kumusem, tak, mango, tak, czy coś takiego. No. Coś jeszcze? Coś na słodko? W ogóle ty nie lubisz za bardzo chyba. Lubisz ciasta? Nie mogę. Tak, dobre są w tym... To. Legal cakes. Tam są... To są ostatnio jadłem. Bounty? Tak, nie, Bounty. Bounty było pyszne. Zarąbiste, to jest super. Kubuś, każdy twój ruch jest słyszany, pamiętaj. Tak, że drapie się po brzuchu. Zielona też jest spoko. Dobrze. Tak, pójść sobie dwa razy do roku zjeść. Polecam burgery. Są pyszne sosy zielone. Do ziemniaków. W ogóle te ziemniaczki są smakowite, tylko mało je rzucają strasznie. No. Mają dobre nuggetsy. I sushi
i sushi. Nuggetsy też są super. Ale to jak ktoś jest z Warszawy, to nie powinien nas słuchać, bo sushi to w Warszawie mają takie stricte no tak. wegańskie. A my nie mamy, niestety nie mamy czegoś takiego. Nie, mamy sushi w dłoń chyba coś takiego i tam są takie role sushi. A w sushiarni nie ma? Suszarni? Na pewno coś, ale nie wiem, czy są takie właśnie sushi na wypasie. Sushi kushi jest, ale sushi kushi... To nie avorol. Jest avorol. Ale też rzeczy. Dobre. Ale są też z mango. Nice. I z czymś jeszcze, z ogórkiem? No, ogórek fajny. No, ja takie rzeczy. Zgodniałam, że ja nie też, mogę. Ja zaraz zjem coś na 100%, nie wytrzymam do tej 16. Bo dzisiaj idziemy... Jest 11. Dzisiaj idziemy do Leonardo Verde. Jest 11.11. 11.11, Idziemy do Leonardo Verde, bo Kuba jeszcze nigdy nie była. To jest jedna z najlepszych restauracji, moim zdaniem. A miałem kiedyś, zaprosiłem wejściówkę przecież, no nie? Tak, przyniosłem ci wejściówkę. Dla dwóch osób nie skorzystałem. No, trudno. Ale następnym razem. Plus. Jezu, już nie mogę doczekać. Pizza z szynką i Kuba, za czym tęsknisz? Za niczym. Poproszę pizzę z szynką i serem. I z kieczarkami. I lasagne na przystawkę, nie odpuszczę ci na tego. Przystawkę nie. Kuba, oszalałeś? Przecież to jest wielka porcja. A to poprosimy, może zrobimy nam. Nie, po prostu zamówimy, nie musimy jeść tej lasagne. Czy bardzo się nie nakręciłeś? Nie jadłem nigdy wegańskiej lasagne? Nie, nigdy. Jezus, panie. Dobra, coś wymyślimy. Dygresja milion. Dobra, to teraz jakbyś miał do końca życia jeść jedną kuchnię, to jaką byś jadł? No, to powiem ci, że trudne pytanie. Włoską, bo bardzo lubię makaroni, bardzo lubię pizzę. I sałatki. I ribolity, i tego lasagne, typu. No, takie rzeczy bardzo lubię. Jakie są jeszcze kuchnie? Miała być jedna, ale jeżeli bardzo potrzebujesz drugą powiedzieć, to spoko. Ale tak się musi... Tak wietnamska. Myślę, coś tego typu, myślę. Jakieś Asian. Takie, ale nie takie Asian... Kokosowe. Kokosowe, tylko wytrawne. Spoko. Tego typu. Takie bardziej w sosie jakieś. To, co jadłem, nie pamiętam, to, co ci wysyłałem, co byłem w Berlinie. No. Taka, bo takie różne stir-fry'e fajne. No, na ostro. Przykład, że makaron z orzechami, z jakimś takim gęstym sosem, z mango i z seitanem. Takie rzeczy zarąbiste. Uwielbiam takie coś. Najpiękniejsze miejsce, w jakim byłeś na świecie do tej pory. O Jezus Maria. Najulubiona, mogę powiedzieć, ulubioną stolicę. Dobra, powiedz, co chcesz. Ale bym puścił Farmazona. Że Barcelona. To jest stolica Katalonii. Tak, no oczywiście, dobrze, wybroniłeś się. No to Barcelona... Może być z miast, tak? Z dużych miast. Tak, ale to Barcelona, dlatego że byłem tam z rowerem i zakochałem się, że tam każda ulica to skatepark prawie, że... Co jeszcze mi się podobało? Z miast jeszcze, jakbyś miał takie top 3 miasta. Top 3 miasta. Byłeś w wielu, byłem pamiętam. W wielu. Tylko też byłeś mały. Podobał ci się Londyn? Podobał mi się, ale to nie jest mój styl. Not your vibe. Madryt mi się podoba. Madryt, a na przykład Berlin? Berlin też. To jest mój styl. 100%. Edynburg też nie twój styl. Ale Berlin, ta część... Wschodnia. Tak? W sensie chodzi ci taka bardziej offowo brzydka? Nie, ta ładniejsza ta właśnie. Ta Prenzlauer, tam gdzie była ta ulica ta kasztanowa, to szliśmy, już o czym mówię. Tam gdzie były takie ładne kamieniczki... Tego typu właśnie, ale ta część taka centrum, ta wyspa... Są muzeum w Ciszynie. Zarąbiste miejsce tam nad wodą, gdzie się siedzi... To mi się bardzo podobało i to bardzo dobrze wspominam. Czyli top 3 byś dał Barcelona, Madryt i Berlin? W sumie wymieniam same stolice, tak. Ale teraz musisz dać, nie teraz, daj takie miejsca ogólnie. Nie musisz dawać miast, tylko możesz powiedzieć coś typu, wiesz, Toskania albo Normandię. Bardzo mi się podobało na tym rejsie w Grecji. I to musisz, powiedziałbyś, takie najfajniejsze wyjazdowo? Tak, super, takie przeżycie. Bo w sumie widzimy, te wysepki są, każda jest inna ta wyspa, zawsze coś innego. No i w ogóle frajda. Frajda, no. Te przechyły. Widoki przechyły. Spanie pod gołym niebem, patrzenie w gwiazdy. To była najlepsza noc w moim życiu. Naprawdę. No. Nigdy nie miałem tak... To jest niewyobrażalne. Najpiękniejsza okoliczność przyrody. Tak. No, cała noc w gwiazdach. A teraz powiedz, jaka jest twoja... Cała noc. Całe niebo w gwiazdach. Ale dobra, wszyscy zrozumieli. Powiedz, jaka jest twoja podróż marzeń? Miejsce, które najbardziej chcesz odwiedzić, mogą być trzy, bo to jest ciężkie, jeżeli jesteś mną, a jesteś. Nowy Jork? Bardzo. Ty tak wiesz. Na poziomie. Powchodzić na dachy budynków, to bardzo, bardzo mnie to kręci. Jezu, co ja powiedziałem właśnie? Ja tak nie mówię. Bardzo mnie to kręci. Mam świetną zajawkę. Mam zajawkę. Co ci jeszcze kręci? Nie. Fidget spinner. Ja nie wiem, co to jest. Nie puszczaj tego. Nie? Dobrze. To jest taka zabawka dla dzieci, która się tak kręci. Okej, okay, dobra, to... No to tak, wrócimy. Ale suchar codzienny to był w takim razie. Jakie jeszcze miejsce byś chciał zobaczyć? To oprócz Nowego Jorku, Bali, ogólnie Tajlandia. Tam bym chciał ponurkować.
w Egipcie, chciałbym ponurkować. Ale Tajlandia czy Indonezja? Powiedziałeś Bali, Bali to Indonezja. Czy oba? Oba. Ogólnie, te archipelagi tamte, ichniejsze. Dubaj, bardzo. A czemu Dubaj? Dlaczego Dubaj? Bo wygląda jak z filmu science fiction. Wygląda jak z Szybkich i Wściekłych 7. I jest mnóstwo samochodów. To wiesz teraz, wysokich budynków. Mnóstwo samochodów takich, no, ekskluzywnych. Aczkolwiek jesteśmy zwolennikami. Jesteśmy zwolennikami elektrycznych, na przykład BMW i8. Albo hybrydowe, na przykład, to jest akurat hybrydowe. Szukamy współpracy z Teslą. Z Teslą. Żeby zrobić road tripa. No to na przykład jeszcze chciałem pojechać do Australii. Bardzo. Zobaczyć kangury, dziobaki. Pepe. Au. Moje uszy. Ej, Ferb, gdzie jest Pepe? Chciałbym pojechać na Grenlandię. To już jest taki, wiesz, to już jest hardcore. Tam jest zimno. Tam nic nie ma. Zobaczcie, jak to wygląda. Zobaczcie, jak wygląda nic. Ale tam żyją ludzie. Ale tam generalnie nic nie ma. Chciałbym pojechać na Islandię. Co myślisz, że Grenlandia jest raj dla wegan? Możesz jeść śnieg. Mhm. A na Grenlandię... A nie, dobrze mówię. Nieważne. Chciałem powiedzieć coś głupiego. Na Islandię. Na Islandię. A to może... Tak jak może zrobili, nie, zacznijmy od tego. Chciałbym pojechać wszędzie. Wszędzie. Ale najbardziej tych, co już wymieniłem. Tak, ale chciałbym też... Następnego pytania. Chciałbym też pojechać do jakiegoś takiego kraju trzeciego świata. Tam, gdzie serio czas się zatrzymał. Jakiś afrykański kraj tego typu. Pojedziemy tam. Tak. Jak wybudować szkołę. Tak. To jest nasz plan. Za 5 lat będziemy robić takie rzeczy. Tak, będziemy mieli fundację. Szkoła Sobańskich. To tak. The Sobański School. Sobański School. Sobański School. Teraz powiedz, jaki film albo książkę uważasz, że każdy powinien przeczytać albo obejrzeć? Taką jedną rzecz, którą byś tak polecił każdemu. Wizualny młotek. Super. A to jest ta o logo? To jest ta o fenomenie i o porażkach różnych firm, które są wszędzie generalnie otaczają. Pod względem ich wizualnych aspektów marki. Tak. Spoko, zapiszemy. A jakiś taki film? Może być film normalny, dokumentalny, jakiś śmieszny, taki, co uważasz, że w ogóle super. Polecam każdemu, jest świetny. Kurczę, nie wiem, ja nie oglądam filmów. Dobra, to serial. Nie mów, że nie oglądasz filmów, bo cały czas oglądasz na nim filmy. Nie oglądam. Teraz nie oglądasz, ale oglądałeś, jakbyś mały. Kapitan Fantastic mi się podobał. To, wiecie, trochę według mnie przerysowany. No ale, oczywiście, ale dużo ma w sobie. Warto obejrzeć, ma mądrości w sobie. To muszę z seriali coś polecić. Seriali, o tutaj będzie dużo. Top 3. Top 3? Zamęczysz mnie. Już kończę, bo Breaking już wygrywamy. Super, polecam. Prison Break. Tak, też uważasz, że jest taki, że... Super, to jest stary serial, ale naprawdę warto obejrzeć. Może potem to już się robi lekko nudne. Ale pierwsze sezony, tam 3-4. No i co powiesz trzecie? La Casa de Papel. A, pues sí! Bardzo dobrze. To jest twoje top 3. O, proszę, się uczy. Dobrze, dobrze. I na końcu, ostatnie pytanie. To możesz polecić jakieś 3 konta albo kanały, jakieś ludzi z internetu, których uważasz... Internetu? Internet. Jakieś osoby z internetu, które warto obserwować. Obejrzeć. Takie, które ty śledzisz i są naprawdę nice. Nice. A nie muszą być wegańskie. Nie, no oczywiście, że nie. To Austin Ogi. To jest takie inspirujące osoby. Inspirujące, które według mnie ma najładniejsze filmy. I... On jest też na YouTubie, tak? Tak, i Austin Ogi, tak. I ma super Instagrama i każdy film jest ekstra ciekawy. I widać, że gość żyje z dnia na dzień. Cieszy się życiem. Tak, cieszy się życiem bardzo. Ale też nie bo ja nie lubię, jak youtuberzy jakby ujawniają tak bardzo dużo ze swojego prywatnego życia. I on tak trzyma też dużo dla siebie. Zachowuje dużo dla siebie. Tak. Informacji o sobie czyli i o nie swoich mówi najbliższych. O swoich jakby relacjach z ludźmi, ale tak. Inspiruje i tak. Mówi o podejściu dokładnie. Swojego życia. Tak. I on mieszka w Nowym Jorku. Tak. No to Jon Olson. Jego Olson. Wiadomo. Chłopak Jani Deller, jak ktoś zna, to zna. Oni są super. I on jest byłym mistrzem świata w freestylu, tak? Na nartach. A obecnie? Nadal jest mistrzem świata, tak? No, tak. Już tego się nie traci. Mr. President. Mr. President. Ale teraz też jest po prostu jakby przedsiębiorcą. Tak, ma firmę. Projektuje sprzęt. W sensie nie sprzęty, tylko sarkofagi. Nie sarkofagi. Opakowania, jak to powiedzieć? Bugs. Torby? Torby. Torby na narty? Na narty. Nie tylko narty. Na bagaż. Takie, że... Podróżne. Powiedział, że przejechał, w sensie spędził w podróży bardzo dużo czasu. Tak, zawsze i zawsze miał jakiś problem. Rzeczy, no.
I serio to wygląda, że to jest przemyślane. Plus oczywiście nadal jest po prostu osobą publiczną, bo ma bardzo dużo obserwatorów. I jego filmy są zrobione w takiej jakości, że nikt takich nie robi. No standard ma naprawdę wysoki. Vloguje codziennie albo co drugi dzień, coś takiego. 4 razy w tygodniu chyba wrzuca film. No i jego dziewczyną jest Janni, która jest super. Tak. I jest wege. Tak. Też ich podlinkujemy. I jakaś trzecia osoba? Wiesz co? Czy długo potem nie ma nikogo w twoim... Są takie BMX-owe kanały, ale to nikogo to nie zainteresuje, bo to jest po prostu, ja lubię to oglądać. Mogę powiedzieć, że Casey, bo on ma filmy, które też mogą zainspirować. No, on inspiruje cały świat, bo cały najbardziej świat, znany no. Taki youtuber, który na zasadzie, wiesz, zacząłem od niczego, a teraz żyję na takim poziomie i robię takie rzeczy, że jest super. Fajny jest kanał, nie wiem jak to się nazywa, ale gości, który nurkuje w różnych takich miejscach, publicznych, na przykład, że jest jakiś... Akwarium w sklepach. Tak. Nie, na przykład jest jakiś hotel nad jeziorem i są jakieś zjeżdżalnie i nurkuje i znajduje rzeczy ludzi i potem im to oddaje. Nice. No, super, bardzo fajne, albo pomaga ludziom. Co, kręci vlogi? Tak, super to jest. Jak znajduje iPhony pod wodą, zapakowane w te takie torebeczki i oddaje ludziom. Albo pomaga wyciągać zatopione samochody z rzek. Miło. Czy to są wszystkie twoje inspiracje? Tak, no pewnie jak skończymy, to przyjdzie mi coś do głowy. Więc... Dobra, trudno. Masz twój czas antenowy. I teraz na sam koniec powiedz, gdzie można cię znaleźć? A wszędzie. Nie podawaj adresu, bo pójdę tam mieszkam. A jak można mnie znaleźć? A w mediach społecznościowych? To można mnie znaleźć tylko na Instagramie, bo nie korzystam z Facebooka ani ze Snapchata. Znaczy, Facebooka mam, ale nie korzystam. Prywatnego. Snapchata nie mam, nie posiadam już. I nie mam zamiaru. I nie mam zamiaru. Ale masz Instagrama, który się nazywa... Jakub Sobański. Bardzo prosto. To na sam koniec końców, czego mam ci życzyć na koniec odcinka? Czego mam ci życzyć widzowie? Za co mają trzymać kciuki? Warto powiedzieć, że zdrowia, bo to jak ludzie życzą zdrowia, to miło. Bo to jest najważniejsze. Zdrowia i sukcesu. Żebym osiągnął to, co chcę osiągnąć, albo to, co będę chciał osiągnąć. Dobrze, bo sam jeszcze nie wiesz do końca. Sam jeszcze nie wiem, ale żeby osiągnął to... szczęścia po prostu. Tak, zawsze trochę szczęścia się przyda. I powiedz mi, jak się czułeś, że rozmawiając ze mną tutaj, tak jakby się... Na luzie. No, możesz to zdradzić z drugiej strony mikrofonu, że chyba nie jest takie straszne. Nie jest to straszne w ogóle, bo zawsze można się po prostu zastanowić. No, takie pocięte. I nikogo innego tutaj nie ma, nikt nas nie słyszy, więc... No, to bardzo fajnie, że przyszedłeś i życzymy ci zdrowia i szczęścia, mój drogi. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. I jakbyś chciał jeszcze kiedyś wpaść, to zapraszam. A, możemy się w ogóle pożegnać z naszymi widzami, bo obiecałeś mi, że zrobimy razem outro. Więc... Outro. Outro, tak. Więc tutaj kończy się moja rozmowa z Kubą i możesz poprosić widzów, żeby zostawili ocenę. Tak. Powiedz. Zostawcie ocenę. Ale trzeba powiedzieć, gdzie? Podcastu można posłuchać podcastu na SoundCloud. Można posłuchać na SoundCloudzie. Oraz na iTunesie. iTunesie. Oraz na kanale. Oraz na kanale. Czujesz się jakbyś... Nie wiedziałem o tym. Nie wiedziałeś o tym. Nie wiedziałem, że tylko na kanale. I na podcastach jeszcze miałeś, szczególnie tej... Tak, to jest iTunes właśnie. Aplikacja podcastu z aplikacja iTunes. Podcasty, no. I tam na iTunesie prosimy o to, że jeżeli oglądacie, słuchacie podcastów regularnie, to możecie zostawić ocenę i napisać kilka słów miłych na temat programu, bo wtedy to się po prostu ale ludziom też pokazuje. Na przykład coś można poprawić. Oczywiście, no, jesteśmy zawsze otwarci na konstruktywną krytykę. A i czy na przykład, może zapytać, czy chcieliby, żeby była kamera? O, to jest dobra rzecz, ale poczekaj sekundę. Jeżeli macie ochotę zostawić tę ocenę, to będę bardzo wdzięczna, ponieważ po prostu wtedy się ludziom częściej w danej kategorii pokazuje to jako proponowane, a jeżeli wam się podoba, to jest szansa, że też się spodoba większemu... Może kogoś zainspirujemy, kogoś, kto jest zupełnie nowy w tym temacie. Tak, więc powiedz o tym nagrywaniu, bo taki kłamią taki pomysł. Tak, bo ja wpadłem na taki pomysł, żeby tutaj postawić kamerę. W sumie jakbyśmy usiedli tutaj, obok siebie, to moglibyśmy postawić kamerę, która... Nie, bo pamiętaj, że mikrofon albo postawić kamerę, tak, i taką... Tak, żeby z boku było. Z boku prostu, i byłoby nas widać. Więcej. Tak, żeby można było... No po prostu można... Dajcie znać, czy bardzo wam zależy na tej części wizualnie. Niekoniecznie to by było na żywo, ale... Nie na żywo, bo to bym musiała poprzycinać. Tak, ale to po prostu byłoby nas widać. Gdyby ktoś wolał po prostu widzieć, jak to wygląda od tej strony. Zostawiamy was z otwartym tematem i pamiętajcie, że podcasty ukazują się w każdy poniedziałek o 16:00. Możecie ich też słuchać, tak jak mówiłam, na kanale, jeżeli mimo wszystko wolicie, żeby to było na YouTubie. Postaram się, żeby jak najszybciej podcast pojawił się
na Spotify. Wiem, że tak mówiłam o tym w poprzednich odcinkach, ale nie jest to takie proste, bo Spotify nie łapie SoundClouda, także no, muszę tutaj trochę zobaczyć. Jakbyście jeszcze mieli jakieś pytania do mnie, to możecie je pisać. Możecie pisać je w komentarzu. W komentarzu albo na Instagramie. No. Twoim? Tak, no. To i tak mi się pokazuje jako wiadomość. Ale nie, lepiej, bo ja myślę, że lepiej na Instagramie u ciebie, ale może pod zdjęciami. Gdzie lepiej, nie, lepiej. Wolę prywatnie, bo tak to zobaczę. No jak macie pytania do Kuby, to prywatnych. A jeżeli macie pytania do Kuby, żeby na przykład poruszyć je na filmie, bo tak samo chętnie będziesz na jakimś filmiku u mnie, albo na jakimś kolejnym podcaście, to piszcie w komentarzach na stronie pod postem, gdzie są notatki z tego podcastu. Oczywiście w opisie jest link do strony i tam macie wszystko, o czym mówiliśmy. Tam możecie komentować i możecie komentować na kanale pod filmikiem z tym podcastem i ja to wszystko będę czytać i jeżeli macie ochotę, to zaprosimy Kubę jeszcze raz. Teraz piąteczka. Ale tu jest dźwięk piąteczki. No, to jest dobry dźwięk. No. To dziękujemy wam bardzo za wysłuchanie. Dziękuję Kubie za bycie moim gościem. A ja dziękuję za to, że mogłem być twoim gościem. Bardzo miło i do usłyszenia. Cześć.